Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsny i słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień w moim życiu, ponieważ dzisiaj oficjalnie zakończyłem szkołę. Odebrałem tutaj świadectwo, prawda, jak wam pokazywałem, to jest definitywny koniec. To jest definitywny koniec, to jest początek szczęścia, widzowie, to jest początek szczęścia. Nie ma co, nie mogę tak jeszcze odpoczywać z tego powodu, że matury w przyszłym tygodniu. Będzie dobrze, w każdym razie w dzisiejszym odcinku mam dla was przygotowany odcinek, który myślę, że jest dosyć ciekawy. Z tego powodu, że jak wiecie, w Minecrafcie mamy wiaderka. I w wiaderkach możemy mieć albo mleko, albo lawę, albo wodę. A co gdyby był jeszcze taki Minecraft, w którym moglibyśmy mieć mleko z Creepera, mleko z Endermana, mleko z owcy? Z wszystkiego, co tak naprawdę jest, każdego moba z Minecraft możemy mieć mleko. I dzisiaj właśnie te mleka sobie przetestujemy. Czy przetestujemy wszystkie? Pewnie nie, bo za dużo jest mobów i pewnie bym nie dał rady wszystkich, znaczy na pewno nie dam rady wszystkich znaleźć i ze wszystkich mleka spróbować, ale postaramy się ich sprawdzić jak najwięcej. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Ja myślę, że warto. A czy ty myślisz, że warto? No to twoja sprawa. Ostatnio, słuchajcie, to muszę powiedzieć, bo to jest naprawdę potęga. Ostatnio wbiliście w jeden dzień 700 ponad subów i to był naprawdę bardzo dobry wynik, to był wybitny wynik, więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie subskrybuje tego kanału, to jest ten moment, w którym na pewno powinien się to zrobić. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, pies mi szczeka w tle, pozdro. Jak widzicie, jesteśmy już oczywiście tutaj w Minecrafcie oczywiście, w Minecrafcie. Ja widzę, że teraz jestem lekko przyświetlony z tej strony, bo tu mam okno i jest bardzo dobra pogoda, dlatego też tutaj tak mega świeci. Ale to nieważne, mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało. Jesteśmy w Minecrafcie, nie mam totalnie nic, ale postanowiłem, że ułatwię sobie tą rozgrywkę tutaj w ten sposób, że po prostu włączyłem Keep Inventory True. Przez to jak zginiemy, to nie będę tracił itemów, więc jeżeli po prostu jak już sobie coś teraz uzbieram, no to w takim razie będę miał to do końca gry. Dzięki czemu mam nadzieję, że uda nam się spotkać więcej mobów w trakcie rozgrywki, więcej mlek sprawdzić i ogólnie dobrze się tutaj bawić przez dłuższy czas. Jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, który chcielibyście zobaczyć tutaj właśnie z jakiś Minecraft, ale i tak dalej, ponieważ takich rzeczy jest mnóstwo w internecie i ja postaram się coś dla was ogarnąć, no to koniecznie dajcie znać, co takiego byście chcieli, a ja postaram się coś takiego poszukać i dla was oczywiście nagrać. O, sadzonka mi wypadła, posadźmy z powrotem, pamiętajcie, trzeba sadzić drzewa. Jak się tnie drzewo, trzeba zasadzić drzewo i to nie tylko normalnie u nas, tylko w Minecrafcie również, bo wiecie, lepiej mieć drzewo pod swoim dogiem, a nie musieć biegać gdzieś daleko po czyjeś drzewo, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, uwaga, musimy znaleźć jakieś żelazo, żeby zrobić sobie te wiaderka, bo ja aktualnie, widzicie, zbieram sobie drewno, to nie jest jakieś mega ciekawe, ale tu gdzieś widziałem kopalnię obok i dzięki temu będziemy... Czy to była naprawdę kopalnia, czy to nie była... Tak, to była taka kopalnia, mam nadzieję, że to będzie jakieś żelazo. Dobra, są zombiaki, to akurat nie jest jakiś pozytywny przekaz, ale dobra, one tu nie są w stanie wejść, bo tutaj mają jakby... O kurde, ile ich jest? Dlaczego tak dużo? Co jest? Dlaczego? Dobra, musimy zrobić sobie miecz w takim razie też. Mamy teraz na siekierę i kilof i teraz już mamy na miecz. Okej, to robimy sobie tak. Robimy tak i tak. Okej, i teraz robimy tu, tu, tu. Oj, super. I teraz robimy coś takiego. I teraz musimy się pozbyć tych zombiaków. Wy, idźcie stąd, nie chcę was tu. Nie chcę was tu, przeszkadzać mi w nagrywaniu. Jest żelazo, o dobra, będziemy mieli wiaderka, żeby już testować. To ja bym w sumie jednego zombiaka chciał sobie zostawić. Kurczę, czekaj, ja wiem. Zostawmy tych zombiaków, bo już przy okazji będziemy mogli sprawdzić, jakie jest z nich mięso? Nie mięso, jakie jest z nich mleko. Kurczę, bo już się pogubiłem. O nie, zostawcie mnie, no dlaczego, wy mi takie... Ja wiem, co zrobię, patrzcie. Patrzcie, ale ich zrobię teraz w bambuko. Chodź tu. No. Dlaczego one tu nie idą? Chodźcie, pchajcie kolegów. No co jest? Dlaczego? Dobra, mam pomysł, zrobimy w takim razie w ten sposób. O, o, świetnie, mamy zombiaka, a resztę możemy się pozbyć w takim razie. Więc chodźcie tutaj i już mamy problem z głowy. I teraz, no, to jak ja to wymyśliłem. Teraz mamy jednego zombiaka, który tam czeka i zaraz z niego wydoimy mleko jak najwięcej. Tylko potrzebujemy też pochodni, bo to jest strasznie ciemno. Bo to nie mam tutaj Optifine'a, więc nawet pochodnia tutaj w ręce mi nic nie da, jak będę miał. Tylko muszę sobie, nie wiem, czy będzie to jakiś, i tak potrzebuję węgiel. To jakiś jeden węgiel bym tutaj mógł dostać, halo? Halo, Minecraft? Halo, Minecraft, czy ja mogę dostać jeden węgiel? No nie, no naprawdę nie ma tu żadnego węgla. Jest kolejne żelazo. No dobra, ale węgla nie mamy, no co to ma być? Będę musiał przepalać drewnem, no a to trochę marnotrawstwo drewna jest. Nie wiem, ja nie lubię przepalać drewnem. Możecie napisać, widzowie, czy wy lubicie przepalać drewnem. Ja nie lubię, bo ja na przykład wolę drewno wykorzystać do budowania. O nie, już myślałem, że tu jest węgiel, a już mi się przewidziało. Dobra, no nieważne. Zróbmy w takim razie piecyk. Niech się to przepali w takim razie w tym, no, za pomocą drewna. O kurczę.
to tak nie skakuje? Dobra. I ja bym tutaj gdzieś poszedł. O! Patrzcie, będziemy mieli już od razu ten, jak to się nazywa? No tą zapalarę do tego, żeby pójść do Netheru i tam wtedy będziemy mogli sprawdzić, jakie jest mleko z Blaze'ów albo z magmy. To też będzie dziwne. Z mleko z magmy w ogóle, co to ma być? Dobra, ale dlaczego mi nie wypada nic? Przepraszam bardzo. No i długo jeszcze? No i jakby co? I dlaczego mi... Co to jest za pech w ogóle? Ej, dlaczego mi się tak tra... Dobra, w końcu. Dobra, pozbądźmy się tego tutaj, bo tego nie chcę. To jest akurat najbardziej niepotrzebny budulec. Ale dobra, zobaczmy, jak tu wygląda przepalanie. Mamy 3 już na wiaderko, więc super. I możemy sprawdzić od razu mleko zombiaka. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Mamy mleko zombiaka. Uwaga, zombie milk. Pijemy mleko, zobaczymy, co się wydarzy. Co? Jestem głodny? To tak jakbym zjadł mięso? Nie, to jest najgorsze, to jest najgorsze. Zabijam go, ja nie chcę takich rzeczy. Ja nie mogę, ja naprawdę, ale to jeszcze jest najgorsze, że ja nie mam w ogóle teraz nic do jedzenia. I nie jestem w stanie nic sobie zrobić, żeby... O kurczę, tam się kończy drewno. Ja muszę zebrać jakieś drewno na szybko. O, tu mamy jakieś żarcie, dobra, to jest spoko. Tylko musimy zebrać więcej drewna szybko, żeby tam dorzucić do pieca. Bo się skończy zaraz przepalanko. I nie będzie dobrze. Dobra, uwaga, tu schodzimy. I dorzućmy w tym momencie, dobra. Przepali nam się wszystko. Możemy zrobić kolejne wiaderka, ja bym zrobił więcej tych wiaderek. Chociaż jedno nam wystarczy. Dobra, ja bym zrobił sobie narzędzia, żeby nam ułatwiło to tutaj w podróżowaniu i tak dalej. Więc w sumie niepotrzebnie, no nie no, motyki nie chcę. Zróbmy sobie siekierę jeszcze. Miecza już nie będziemy robić, więc zróbmy po prostu tak. Zróbmy tak. I miecz już sobie darujemy, dobra, jak się to przepali do końca, bierzemy te rzeczy i lecimy w poszukiwaniu mobów. No, widzowie, trzeba, że tak to ujmę, trzeba być gotowym. A tutaj mamy żarcie, więc na całe szczęście mamy co jeść. Ostatni raz, nigdy w życiu nie pijcie mleka zombiaka, naprawdę, nie polecam, to jest złe doświadczenie, to się nie opłaca. Więc nie róbcie takich rzeczy. Dobra, nawet tam zostało jeszcze trochę drewna, więc bardzo miło. Bardzo miło i mamy jeszcze 3 żelaza. No to idealnie by na wiaderko starczyło w sumie. No to mogłem w sumie zrobić. Tu możemy z tego mleko mieć też, uwaga. Jest, squid milk. Dobra, pijemy squid milka. Co się wydarzy? Okej, okay. Czy ja mam w tym momencie jakieś, nie wiem, szybciej pływam czy coś? Ale czekajcie, mam jakieś efekty. Co to są za efekty w ogóle? Ja nie znam tych efektów, ale totalnie dziwne to jest. Ale dobra, no niech będzie. O, możemy mieć jeszcze mleko z ryby. Mleko z ryby też bym chciał na przykład. Dajcie mi mleko z ryby. Mamy fish milk, jakie dziwne w ogóle. Taka jest, takie jakby to powiedzieć. Jaki kolor to jest? Taki nie turkusowy, taki bardzo błękitny. Dobra, co to nam dało? Nic nam to nie dało, okej, no to bardzo miło, ja bym zebrał jeszcze to żelazo. Jakiego speeda mamy? Widzicie to? Jaki speed w kopaniu jest? O kurde, dobra, jednak super są te mleka. Super, mamy speeda, jasny gwint, dobra, fajnie. Tylko ja bym teraz chciał przetestować jakieś inne mleko. O, mamy lawę, ale to akurat... O! Czy uda nam się to zdobyć? Dobra, mamy jeden węgiel, ale mamy ich tu więcej, więc w sumie zbierzmy, skoro już mam takie szybkie kopanko. Dobra, zebrane i teraz tak, trzeba się tam wydostać. Dobra, i teraz znajdźmy jakieś inne zwierzęta. Gdzie tu są jakieś inne zwierzęta? Jest noc, więc możemy zdobyć też jakieś... O, chcę szkieleta. Chcę mleko szkieleta, daj mi swoje mleko. No, czekaj, zaraz... Jeszcze Endermana mamy! Dobra, czekajcie, najpierw sprawdzamy szkieleta. Okej, okay, zostaw mnie. Wow, ale tu mam jeszcze są świnie. Ja nie mogę, ale nam się trafiło teraz, dobra, idealnie. Dobra, wypijmy to mleko szkieleta. Co nam to daje? Bonet? Kurczę, co jest? Nie wiem, co to daje. Co to daje ten efekt? Szkoda, że nie widać, co on daje. Nie wiem, co on daje totalnie, nie mam pojęcia. Ale dobra, tu był creeper gdzieś, chodź tu. Dobra, mamy... O kurczę, spadłem sobie tu na dół. Dobra, nie chcę tutaj teraz takich rzeczy robić. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle, ale dobra. Sprawdźmy mleko creepera. Tego jestem mega ciekaw. Mleko creepera, jak tu coś wybuchnie, to się totalnie w ogóle nie zdziwię. Dobra, najwyżej go wysadzamy. Co jest? Co jest grane? Ale zmiotło z powierzchni ziemi wszystkich. Co się wydarzyło? Co jest grane? Dobra, super jest to mleko. Dobra, mamy świnie. Ale wysadziło się, dobra, bierzemy to. Tam jest znowu szkielet, ale goni go coś. Dobra, mamy... Saturation? Że co to daje, że nie wiem, że to znikło od razu. Nie wiem, o co chodzi, że głód mi schodzi, czy co? Nie wiem, o nie, zombiaka, to ja już nie chcę mleka. To już jest sprawdzone, to jest najgorsze mleko. Dobra, krowę, sprawdźmy krowę naturalnie.
nic to nie daje, ściąga to efekty, więc nawet całkiem właśnie, ściąga efekty. Czekajcie, to możemy zrobić sobie coś takiego, że weźmiemy drugie wiaderko. Nie, ty już ciebie nie chcę. I weźmiemy sobie jedno wiadro mleka, żeby w razie czego, jakby był jakiś niefajny efekt, to sobie go szybko ściągniemy. Ale teraz ja bym chciał znaleźć jeszcze inne moby. Ja tam miałem Endermana i ja go porzuciłem. Kurczę, to jest najgorsza decyzja moja, jaką zrobiłem, że ja tam się postanowiłem wysadzić tym. Tylko ja też nie wiedziałem, że to tak wybuchnie, więc trochę... O nie, już nie biorę. Już nie biorę, bo ja już wiem, że nie jestem w stanie tego... Wow, dobra, nie było tematu. Wysadziłem Creepera, ale dobra, znajdźmy Endermana, bo czuję, że będziemy mogli się teleportować, ja bym bardzo chciał. No, o, jeszcze pająka mamy, to sprawdźmy pająka najpierw, uwaga, chodź tu, zostaw mnie. Dobra, piję to. Wow, widzenie w ciemności mamy! O kurczę, dobra, ale fajne. Mamy konia, sprawdźmy konia, jaki efekt daje nam koń. Okej, mamy horse milk. Ej, co to? Dobra, mamy wyższy skok i prędkość. Jaki jestem szybki teraz. Co jest grane? A jak ja wypiję więcej tego mleka, to będę jeszcze szybszy? Dobra, mamy na dwójki ulepszone. Dalej na dwójki, dobra, czyli to nic się nie zmienia. Ale tu był Enderman. Ja jestem bardzo ciekaw, no Endermana... Dobra, tam jest jeszcze pszczoła. Pszczoły też jestem ciekaw w sumie. Dobra, ale to jest mega dobre. To, że jestem taki szybki, to jest w ogóle koks. Dobra, mamy... Czy to będzie miód po prostu? Czy to będzie miód, ten pszczeli? Nie wiem totalnie, ale dobra. Strzelają do mnie szkielety. Nie umieją trafić, bo jestem za szybki. No ale ja bym chciał teraz znaleźć jeszcze tu Endermana gdzieś. Czy ja mogę znaleźć gdzieś Endermana? Halo, proszę. Halo. Nie ma. Nie ma nigdzie Endermana, jest mi smutno. Jest mi smutno, że nie ma Endermanów nigdzie. Nie no, przed chwilą tu był, no kurczę. Znaczy tam był, ale już go tam nie było, więc liczę, że gdzieś poszedł sobie na spacer. Ale tu go też... O. Ty, nie umiem we mnie trafić, jestem tak szybki. A na wprost niego biegłem. Ja nie mogę. Obstrał zbroję i sobie nie trafił. W nogi strzelił i akurat nie trafił. Dobra, kurde, no nie, ten był odważny, ten trafił od razu. Dajcie mi Endermana, gdzie jest Enderman, błagam. Ja chcę sprawdzić Endermana, a jak nie, to chociaż dajcie mi ten portal, żebym mógł pójść do Netheru. Nie no, co jest? Dobra, pijemy pszczółkę. Co to daje? Ej, ja nie wiem totalnie, co dają te efekty. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem totalnie, ale jest jakiś... Buzing. Nie wiem, co ja buzuję w tym momencie? Czy ja mogę latać? Nie mogę latać. Nie no, zombiaki tu są, ja nie chcę zombiego, chcę... Tu widziałem Endermana gdzieś? Jest Enderman! O kurczę, dobra. O nie, ja popatrzyłem na niego w sumie, żeby zabrać to mleko. Czy on będzie mnie gonił teraz? Mam nadzieję, że nie. No kurde, ile was tu? Ała! Nie mam żarcia. Dobra, piję mleko Endermana. Co jest? To nic nie daje! To mleko nic nie daje! Co jest? Dobra, czekaj, nie wiem, a jak może kogoś uderzę, czy coś, nie wiem. Tylko, gdzie ten szkielet do mnie strzela? Tu jest. Dobra, chodź tu. Co to było? Co to? A! Nie bij mnie! Pół serduszka, widzowie, nie jest kolorowo. Ja nie mogę, dobra, co za akcja. Ja nie mogę, prawie zginąłem, ale dobra, to jest dziwne, że my to przetrwaliśmy, ale dobra, ja bym chciał się dostać. Dobra, wiecie co, ja tutaj lekko oszukam, przepraszam widzowie, ale lekko oszukam, po prostu jakby, to i tak nie jest survival, okej, więc nie musimy tutaj grać normalnie, ja bym chciał po prostu zrobić jedną rzecz, a mianowicie pójść do Netheru, bo ja chcę sprawdzić jeszcze mleka, które są stamtąd. To jestem tego jestem tak ciekaw mega, dobra, sprawdźmy sobie. Nie, źle zbudowałem portal, tak. Dobra, sprawdźmy coś takiego. Zróbmy tu, lecimy do Netheru. Zobaczyć, jak to wygląda sytuacja i zdobyć jakieś mleko od Blaze'a czy czegoś tego typu. Dobra, i teraz tak. Czy ja tutaj... Ja chcę mleko Gasta, chodź tu. Dobra, mamy mleko Gasta. Znajdźmy, że jeszcze jest Enderman, ale pigliny też są, dobra. Ja... O kurczę, co ja zrobiłem? To jest spectator mode? Ale dziwny, totalnie. Dobra, nieważne. O nie, ja nie mam życia w ogóle. Dobra, czekajcie, muszę sobie jeszcze zabrać jakieś żarcie, żeby cokolwiek tutaj, żeby jakkolwiek to przetrwać. Przepraszam widzowie, że ja tak oszukuję, ale po prostu wiecie, sytuacja wygląda tak, że tu nie ma sensu nie oszukiwać, bo po prostu muszę sprawdzić mleka, a nie grać w survivala. Dobra, i zobaczmy, co nam daje Gast. Fire resistkę nam dał, więc... Oj, powolne opadanie. Fajne. Tylko to dalej jakby nic nie wnosi do jakiejś głębszej rozgrywki. Weźmy tego piglina.
I uwaga, jak wygląda... Nie, to będzie to samo co zombiak, mogłem przemyśleć to. Mogłem się domyślić, że tak to będzie wyglądać. No nie, najgorzej. A jestem ciekaw, co będzie z tymi. Bo to jest zombie piglin, a co będzie ze zwykłymi piglinami. Tego jestem ciekaw mega, jak tam będzie wyglądać sytuacja. Ale ja bym chciał znaleźć jakiś... Czy jesteśmy w stanie tutaj gdzieś znaleźć jakąś szybką twierdzę, czy coś tego typu, żeby mieć blazy na przykład? Bo ja bardzo... Dobra, inaczej. Locate. Bastion. Dobra, najpierw bastion sprawdźmy. Dobra, lecimy do bastionu. Gdzie jest ten bastion? Dlaczego zostałem oszukany? Czy on jest w tym? O nie, akurat zamurowany. Najgorzej. O, ja nigdy nie mogę... Ja muszę zawsze spojrzeć, co jest w skrzyni. Fortuna? Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, żeby... Co jest grane? Ej, dobra, to jest podejrzane. Totalnie dziwna akcja. Dobra. O, uderzyłem cię. Ty, a jest inne mleko z tego? Z tego w ogóle nie ma mleka. Z tych są. O kurczę, bo ja tu biorę w ekwipunek. Więcej mam tego, dobra, tu. A najpierw survival. O nie, survival nie mogę dać, bo tu jest ten okrutnik, ten będzie mnie chciał bić. Dobra, sprawdźmy tutaj, jak wygląda sytuacja. Co dostanę? Nic to nie daje. Ej, to jest najbardziej bezużyteczny. Co jest? Dobra. Locate fortress. Dobra, i szukamy, jak wygląda sytuacja tutaj. Dajcie mi blazy, dajcie mi blazy. Gdzie są blazy? Tu są blazy. Okej, teraz zróbmy tak. I chodźcie, dawaj mi mleko. Uuu, ale fajnie wygląda to mleko. Najlepiej z wszystkich. To będzie fire resistka na 100%. Okej, mamy blaze coś, czyli będziemy pewnie podpalać każdą postać jakąś, którą napotkamy, więc ja pójdę sprawdzić to na jakimś... prawda, piglinku, uwaga. O kurde, jednak nie. O kurde, jednak nie. O kurde, ja zapomniałem, że one przecież biegną, jak się je uderzy. Dobra, blazy. Uratujcie. 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 Nie we mnie, w tamtą stronę, w drugą. W drugą stronę. Łooo, prawie se spadłem. Dobra, pijemy mleko. I pijemy to, żeby mieć fire resistkę. I tego zrzucamy. Nie, nie, nie rób, nie rób. Nie rób, nie rób. Dobra, muszę to... Nie no, zginę, zginę. Zginę. Jaka tam idzie chmara za nimi? Co jest? Powalona akcja, dobra, lecimy tu. O kurde, na kurze! Co jest grane? Ej, kury, nie sprawdziłem w sumie. Dobra. Powolne... O, jest magma! Dobra, mamy magmę. Okej, powolne opadanie mamy na tym. Tutaj nic nie ma ciekawego dla nas. Jakie dziwne jest to powolne opadanie. Co jest grane? Dobra, wypijmy tą magmę. Co nam to daje? Jump boost. O kurde, mamy jump boosta. No tak, przecież te magmy tak skaczą wysoko, że to jest powalone, ale dobra, mamy lowa. A mogę se zjeść w sumie. Mogę se zjeść. Dobra, tam niech mnie goni ten mały piglin, no to mnie nie interesuje. Tam jest znowu gaz. No chyba sprawdziłem wszystko. Nie wiem, czego nie sprawdziłem. Dobra, uwaga, widzowie, sprawdzamy to w takim razie. Ja zrobię tylko taką szybką akcję, wrócimy, bo muszę to sprawdzić po prostu. Locate. To się... End City. Nie, End City nie, bo ja muszę znaleźć... jak to się nazywa? Stronghold. O, właśnie. Dobra. Lecimy tu. O, co jest? Co to ma być? Dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. Gdzie jest portal? Gdzie jest portal? Czy ja tu... O, jest tutaj. Dobra, mamy portal i teraz tak. Lecimy do Endu, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja z jajkiem od tego. Od... Ale pech, nie ma żadnego w ogóle. Jakbym to chciał speedrunować, to by była najgorsza moja decyzja, jaką mógłbym zrobić. Dobra, lecimy. Nie, tu, wchodzimy po prostu. I teraz tak, podlećmy tu. I daj mi mleko, daj mi mleko. Gdzie jest ten smok? Tu jest ten smok gdzieś. Tu gdzieś lat. Dawaj mleko. Mleko smoka. Mleko smoka, dawaj. Chodź tu. Chodź tu. Nie ma mleka smoka? Co? Chyba że w niego nie trafiłem. No co jest? Jaki on jest szybki. Nie ma mleka smoka! Ej, ale mi jest smutno w tym momencie! No nie! No nie! Ej, dobra, ale smutek. Dobra, w takim razie, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jezu, jak on jest głośny. Dobra, wróćmy do normalnego świata w takim razie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co będzie jutro. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Przetestowaliśmy te wiaderka. Mi się najbardziej podobał w sumie Creeper. Był najbardziej, jakby to powiedzieć, wow. Że po prostu wybuchło i było spoko. Enderman też był spoko, bo on sprawił, że mogliśmy teleportować inne postacie. Było to mega fajne. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinku, to koniecznie łapka w górę i komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.